Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Reddock. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Chodź tu. Niemożliwe. Ciebie to nie obchodzi. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobrze ci radzę. Gdyby to było takie łatwe. Cholera. A wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Reddock. W wolnym czasie trenuję na arenie. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Przekonamy się, kto ja. Tylko przestań się obijać. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Żartujesz sobie? Zawsze biją ma... Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany.